Cześć, nazywam się Tomasz Franciszek Grzelak i jestem jedną z osób, które w Polsce tworzą nowy zawód. Zawód, który nazywa się People Helper. Jak do tego doszedłem, czy studia mi były do tego potrzebne, o tym dowiadujesz się z tych tematów, które właśnie publikuję co tydzień od pewnego już czasu. Wiele osób zadaje mi to pytanie, osób w wieku 20, 30, 40 lat, czy jest potrzebny im dyplom do tego, żeby w życiu coś osiągnąć. Jeżeli mam 40-45 lat, czy jest sens, abym szedł na studia? Przecież to już za późno. Wiele razy odpowiadając Ci na tę wiadomość, na ten messenger, zadaję Ci pytanie, a na co jeszcze masz czas? Z czym chcesz się w życiu zmierzyć? Albo dlaczego chcesz się poddać, aby nie zrobić tego dyplomu? To, co mnie skłoniło do zrobienia dyplomu i to, dlaczego podjąłem decyzję już po 30 roku życia, żeby jednak zrobić tytuł magistra, o tym powiem Ci za chwilę, jadąc do mojego klienta, bo mam za chwilę spotkanie. Tak więc za chwilę będę wychodzić i o tym porozmawiamy, o tym przedstawię Ci w moim samochodzie, jak znowu będziesz moim pasażerem. Więc do zobaczenia za chwilę. Na razie. Widzisz, czy dyplom jest ważny? No jakby patrząc na to, czy warto robić dyplom, czy warto robić studia, nie ma jednakowej odpowiedzi, prawda? Są tacy, którzy idą na studia i dzięki nim, dzięki zdobytej tam wiedzy, mają lepszy start w życiu. Myślę, że to zależy też od uczelni, od jej prestiżu, od ich wykładowców, ale też chyba największy czynnik na tą wiedzę, no to masz ty, tak jak ja miałem. To, co mnie interesowało na studiach, to, które przedmioty wzbudziły moje zainteresowanie, a dużą zasługą są wykładowcy, tak? Mój doktor, mój wykładowca z psychologii bardzo mnie zainteresował poszczególnymi tematami. Wydawało mi się, że o psychologii sprzedaży, o psychologii zarządzania już trochę wiem, a zaczął mi polecać konkretne artykuły, konkretne książki i moja wiedza się poszerzyła. Przez szkolenia, które odbyłem jeszcze przed podjęciem decyzji, przed przystąpieniem do zrobienia dyplomu, Te lektury nie wpadły w moje ręce. Tak więc ważne jest, że idąc na studia, no to jest to potwierdzenie tym papierkiem, ale też dowartościowanie samego siebie. Więc patrząc na tą sytuację, no ja z tego wyciągnąłem no, bardzo dużo, tak? Podejmując decyzję, żeby pójść na studia, no to podejmowałem już dwa razy. Trzecia wyszła. Tak? Pierwsza była jeszcze, jak mieszkałem w Wałbrzychu, żeby tam pójść na studia. Później złożyłem papiery do Wrocławia, na Akademię Ekonomiczną. Też różne sytuacje wyszły, że nie podjąłem. No i następnie było WSB też we Wrocławiu. Przyjeżdżając do Torunia, do mojej Wioli, widziałem, jak rośnie jej determinacja, ponieważ chcę pracować, moja kochana żona, jako psychoterapeuta. Ale warunkiem, żeby zdobyć, żeby móc ludziom pomagać, no jest zrobienie wyższego wykształcenia. Więc w momencie, kiedy to moja Wiola podjęła decyzję, że idzie na studia i poszła, no to ja po pół roku zdecydowałem się, że od września też pójdę. Robiąc studia, miałem nadzieję, miałem takie poczucie, że poszerzę swoją wiedzę, to co powiedziałem przed chwilą. Ale kiedy spojrzysz na to dzisiaj, zacytuję tutaj jednego polskiego rapera, spójrz w moje oczy, czy sądzisz, że wiedziałem, że to się tak potoczy? Nie, nie wiedziałem, ponieważ poznając kolejnych fantastycznych wykładowców na WSB, którzy naprawdę, jeżeli chcesz, to się podzielą z Tobą jeszcze większą wiedzą niż tylko tym, co przekazują na zajęciach, to zdobędziesz jeszcze większe naprawdę wykształcenie, no i jakby nie było tą lepszą, prościejszą drogę w zdobyciu tego, czego chcesz. Czy chcesz być przedsiębiorcą, czy chcesz być menadżerem, zależy, w którym kierunku idziesz. Ja mówię akurat o kierunku zarządzania, bo od lat jestem, jakby nie było, menadżerem, od lat zarządzam ludźmi, teraz szkolę inne firmy, bo wiem, że sprzedaż to jest tylko
dobranie konkretnego produktu, ale procesy, schematy są te same, tak? Więc ja jestem w sprzedaży i jestem w tym dobry, ponieważ robię to od lat, tak? To jest od lat. I co najważniejsze, to była praktyka. No i tutaj też mam pytania od Was, czy najpierw praktyka, później studia, czy najpierw studia, później praktyka. Wiesz, to się zapętla, to się zapętla. Kiedyś były takie fajne szkoły zawodowe, gdzie było trochę praktyki i było, więcej było praktyki i trochę było teorii. Ludzie dzięki temu zdobywali zawody, mieli ten komfort psychiczny, finansowy. Teraz tych praktyk nie ma. Nie ma tych mistrzów, którzy mogą Cię nauczyć czegoś, którzy mogą wziąć Cię pod swoją rękę, dlatego są też te praktyki zawodowe. Ale widzę z praktycznego punktu widzenia, jak to wyglądało przez 5 lat, kiedy ja chodziłem najpierw na 3 lata psychologii w zarządzaniu, a później magisterkę z zarządzania zasobami ludzkimi, no to już to nie wyglądało tak pięknie, że wszyscy chcieli iść na praktyki. Wręcz przeciwnie, ludzie pracowali, uznawali to za stratę czasu. Więc praktyka to należy do Ciebie. Gdzie pójdziesz, z kim się będziesz zadawać, kogo będziesz mieć za swojego szefa, a najważniejsze jest to, że no nikt Ci tej wiedzy i praktyki nie wbije Ci do głowy. Więc to od Ciebie musi wyjść decyzja, że Ty chcesz się czegoś więcej nauczyć. To Ty musisz szarpać szefa, menadżera, żeby powiedział Ci, z czego się musisz nauczyć, co musisz zacząć robić więcej, w czym tkwi błąd, czyli żeby zaczął Cię coachować, jak nie on, to Twój coach. Ale jak wrócimy do moich studiów, owszem, zgodzę się, ja miałem najpierw praktykę, później miałem dodatkową wiedzę, którą pogłębiłem. Tylko przystępując do zrobienia studiów, ja wiedziałem tylko, że chcę polepszyć swoją wiedzę, to co powiedziałem przed chwilą. Co z tego wyszło, że na roku, na czwartym roku, kiedy podjąłem decyzję, że będę robić magisterkę, podjąłem się tematu social mediów. Działałem już w tym temacie, napisałem z tego pracę magisterską. Okazało się, że jest wszechstronna wiedza i z ludźmi, z którymi się spotykałem, i telefony, i wywiady, jak wygląda zarządzanie marką w sieci. Nauczyłem się czegoś nowego, czego teraz nie ma na rynku. Czyli pomagam ludziom w zarządzaniu marką w social mediach. Ale marką, mówimy tutaj o marce, czy to będzie marka personalna, czy to będzie firma. Wiem, jak to zrobić, żeby zwiększyć swoje zasięgi, żeby zwiększyć swoją skuteczność, żeby być bardziej rozpoznawalnym i przede wszystkim zbudowana jest marka, gdzie jest się rozpoznawalnym. I ja wiem, jak to zrobić. Dodatkowo nagle się okazało, tylko poprzez współpracę z moją panią doktor, promotorką, przy rozmowie jednej, drugiej, trzeciej, okazało się, że moja praca, którą pisałem półtora roku, ja miałem zaplanowane, kiedy ona będzie oddana, kiedy jest napisany jaki rozdział, przez półtora roku, kiedy będę oddawać mojej pani doktor konkretne kawałki z mojej pracy, żeby mogła analizować. Tak więc ja pracę magisterską miałem skończoną w kwietniu. Jak się dowiedziałem od moich znajomych, że oni w kwietniu, to oni dopiero podejmowali decyzję, jaki temat napiszą, albo w ogóle, że zabierają się do pracy i teraz oni potrzebują miesiąc, żeby to napisać. No jeżeli tak się zabierasz za wszystko w życiu, no to nie dziw się, że nie wychodzi. Ja jestem za tym, żeby planować, żeby poukładać sobie, żeby mieć czas i każdego dnia, czy każdego dnia w tygodniu, czy określone godziny w weekend uczę się tego albo tego, tak? Poszerzam swoją wiedzę o to i o to, więc to jest zaplanowane. Ja nie robię nic takiego, ja sobie nie wyobrażam, żebym ja miał nagle usiąść i przygotować się do sesji w ciągu jednego wieczora, tak? Albo nie wiem, tydzień po prostu wyjęty, że mam się nauczyć. No to nie są studia. Jeżeli tak podchodzisz do zrobienia swojego wykształcenia, do podniesienia swoich kompetencji, no to później na rynku pracy no, nie będzie lekko, bo też się będziesz przygotowywać na ostatnią chwilę. To tak samo jak później wyszło, że moja praca jest tak rozwinięta, magisterska, budzi takie zainteresowanie, że ja rzuciłem hasło, że a może z tego napiszę książkę dalej, tak? A moja pani doktor mówi, no można to jeszcze rozszerzyć inaczej. Ja się wtedy uśmiechnąłem, mówię, doktorat? Tak, panie Tomku. Dziękuję pani doktor za to wsparcie też. Co się okazało, podjąłem decyzję w zeszłym roku i otworzyłem przewód doktorski.
Jestem na spotkaniach raz w miesiącu z profesorami na WSB. Mój doktorat robię na WSB. Dałem sobie na doktorat 4 lata. Więc co jest zaskakujące, spójrz, że podejmując decyzję o zrobieniu wyższego wykształcenia tylko dlatego, że moja żona zaczęła robić studia, ja nie chciałem pozostać w tyle, a równocześnie mówię, no dobrze, jeżeli mam już zrobić studia, to niech to będą studia w kierunku zarządzania. Po 5 latach okazuje się, że na studiach się nie kończy, bo na 4., 5. roku jeszcze robiłem coaching, jeżeli chodzi o podyplomówkę, więc myślałem, że na tym zakończę. Tu się okazało nagle, że nie, że jeszcze robię doktorat. Nagle następna, ja mówię cały czas nagle, ale to nie jest nagle, bo to jest suma moich działań, suma mojego zaangażowania, która doprowadziła do tego, że podjąłem decyzję, jeżeli chodzi o współpracę, ponieważ dostałem ofertę współpracy z uczelni Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o współpracę i zajęcie się pewnym tematem, który do tej pory był traktowany po macoszemu, między innymi właśnie social media i zarządzanie marką w social mediach. No dziwne jest dla mnie, że patrząc na szkoły zarządzania, wypuszczają magistrów, tacy magistrzy zarządzania trafiają do różnych zespołów i kierują tymi zespołami, ale w momencie, kiedy szef mówi, dobrze, to musimy jeszcze, bo słyszałem, że Facebook jest dobry, Instagram i przydałoby się zrobić kanał na YouTubie, no i w ogóle, żeby ktoś zarządzał social mediami, ponieważ jak na pewno dobrze wiesz albo już słyszałeś, ktoś taki jak kierownik od social mediów w amerykańskich firmach, korporacjach, to jest standard. Taki człowiek kieruje zespołami 5-10-osobowymi tylko od social mediów. W momencie, kiedy ja dzisiaj siadam z właścicielem firmy i okazuje się, że proponuję mu, mówię, że musi pan oddelegować jedną osobę na początek, to będzie jedna osoba, jeżeli chodzi o social media. A gość mówi, panie Tomku, pan chce, żebym ja oddelegował człowieka do mediów społecznościowych, on będzie siedzieć na Facebooku, Instagramach i takich innych, robić nam, będzie nam budować markę i ja jeszcze mam mu za to płacić 2000 zł? I ja mówię, tak. No, panie Tomku, niedorzeczne, przecież jeszcze 5-10 lat temu wyłączaliśmy dojście do naszej klasy, tak jak ostatnio do Facebooka, a pan nagle mówi, że ja mam za to płacić jeszcze. Ja mówię, tak, bo to jest przyszłość. Jak nie macie w mediach społecznościowych, to tak naprawdę nie macie. Jak masz zbudować swoją markę? Tak samo jak rozmawiam z ludźmi na temat budowy swojej marki i takiego mocnego portalu, jakim jest LinkedIn, gdzie jeżeli starasz się o pracę, jeżeli starasz się o kontakty, to jest jedno z lepszych źródeł, a Ciebie tam nie ma. To jest rozbudowane CV, a Ciebie tam nie ma. No to cholera jasna, to jak się dziwisz, że Ty nagle nic Ci w życiu nie wychodzi albo nie masz ofert pracy? No nie pokazujesz się, więc nie ma. Czy dyplom jest ważny? Uważam, jak skończyłem, uważam, że tak, ale przez lata uważałem, że nie, ponieważ całkiem niezłą forsę zarabiałem, całkiem nieźle się bawiłem, dobrze radziłem sobie w życiu i uważałem, że dyplom to strata czasu. Dzisiaj patrzę na to inaczej, ponieważ też jestem innym człowiekiem i powiem, że tak, dyplom jest ważny. Dyplom jest ważny. Ale jak ważny jest dla Ciebie i ile Ty z tego dyplomu chcesz dać dla siebie, to już pozostawiam Tobie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.